bardzo się cieszę, że przybyliście tutaj do naszego zakładu. Ja się nazywam Tomasz Gębka. Zacznijmy od słów CEO regionu EMEA, pana Pietro Goliet. Bardzo proszę. Greetings to everyone and thank you for joining me. It is unfortunate that, because of current circumstances, I could not be with you in person. But let me begin by wishing good health to every one of you and your families. 2020 has been an extremely difficult year for everyone, requiring us once again to prioritize our lives. In one way or another, each of us has felt the impact of the COVID-19 virus personally, as people close to us, including families, friends, or colleagues, have suffered. But it is precisely in the most difficult moments that everyone at FCA has shown their ability to stay the course, determined not to give up despite the challenges we have faced. Nowhere is this more true than at our TKM Bieszkowa plant in Poland, which represent two centers of excellence for FCA globally, and two plants of which we are all particularly proud. I want to thank all of our people for their daily commitment and contribution. The products produced in Poland, such as the Fiat 500, the 500 Abarth, and the Lancia Ypsilon, speak for themselves. Over the 100 years of extraordinary history linked to Fiat and now FCA, we have seen the enormous value that has been produced in Poland. And this will continue as we join forces with PSA in the coming weeks to create a new group, Stellantis. For me and for FCA, the facts are the most important thing. Today's announcement regarding the investment from 2022 in the production of three new models for the Jeep, Fiat, and Alfa Romeo brands represents the fulfillment of the commitment we gave in 2018 to secure new products for our plants in Poland. These three all-new, technologically advanced models will be based on a new concept of mobility. In fact, they will be produced with the most advanced propulsion systems, including the emerging full electric technology. You should be proud of the fact that today represents a new chapter, building on a century of our group's history in Poland. The opening of the first commercial branch on the Vistula in 1920 enabled Fiat to quickly become the second best-selling brand in Poland. And with these new models, I'm sure we'll not only keep playing a leading role in the Polish market, but we'll enjoy a great success also across Europe and in other international markets. Congratulations, stay safe, and my very best wishes. Or, as you would say, gratulacje I powodzenia. Ja jako dyrektor tego zakładu, lider tego teamu, bardzo cieszę się, że możemy zamknąć ten trudny dla nas wszystkich ze wszechmiar rok tak pozytywnym zastrzykiem informacji. Jak wspomniał Pietro Goliet, nie mówimy o jednym, nie mówimy o dwóch, mówimy o trzech nowych samochodach, które będą produkowane w naszej fabryce. Jest to ważne wyróżnienie, które związane jest z reputacją, jaką ten team budował przez lata. Reputacją, która jakby ułatwia te decyzje dotyczące inwestycji. Jest to team, w który warto inwestować. Jest to team, który na pewno jest w stanie wziąć odpowiedzialność za strategiczne projekty dla firmy. Przypomnę, że ta reputacja zawiera w sobie również złoty medal, gold level w rankingu World Class Manufacturing. A oprócz tego niezliczone nagrody, zarówno jakościowe, jak i inne nagrody dla produktów, które przez lata powstawały w tej fabryce oraz nagrody dla zakładu. Dla zakładu, to znaczy dla ludzi, którzy tutaj pracowali w przeszłości i obecnie pracują. Wierzę, że w tym momencie każdy z pracowników, zarówno tych byłych, jak i obecnych, podziela mój entuzjazm, podekscytowanie tym, co będzie tutaj się działo. Z jednej strony, z drugiej strony
Jestem przekonany, że wszyscy czujemy ten ogrom odpowiedzialności za wynik tego przedsięwzięcia. Ja myślę, że tutaj powinniśmy podziękować też naszemu managementowi, zarówno w Turynie, jak i Detroit. Ktoś, kto zna ten zakład, zna osoby pracujące tutaj i jakość tej pracy, jaką nasz team wykonuje, pomyślałby, że była to automatyczna decyzja. Niemniej jednak musimy pamiętać, że grupa FCA ma na całym świecie wiele zakładów. Zakłady, z którymi ja miałem przyjemność współpracować w Europie, w obu Amerykach, w Azji. Zakłady, które również prowadziły system World Class Manufacturing, zakłady, które skupiają się na bezpieczeństwie pracowników, jakości produktów, wydajności, nie zapominając o trosce o środowisko naturalne. Zakłady, w których pracuje wiele wspaniałych osób, doskonałych fachowców, więc tym bardziej wyrażam swoją wdzięczność za zaufanie, jakim nasz leadership, nasz management obdarzył ten team. Bardzo się z tego cieszę. Ja pozwolę sobie zacytować mojego szefa, Alfredo Leggero, który jest szefem manufacturing Mass Market Brands oraz prezesem FCA Poland, który bardzo często mówi: Polonia non mi ha mai deluso. Polska nigdy mnie nie zawiodła. Jestem przekonany, że tym razem będzie tak samo. Nasz team jest gotowy na to wyzwanie, nasz team jest pełen energii, nasz team jest głodny kolejnych sukcesów. W Tychach po raz pierwszy, poza tymi tradycyjnymi markami Fiat oraz Lancia, po raz pierwszy produkować będziemy markę Jeep oraz Alfa Romeo. Ja myślę, że ta kombinacja tych globalnych marek sprawi, że będzie to wielokulturowy, wielojęzykowy projekt. A oczy całego świata automotive będą właśnie skupione na tym miejscu. Cała uwaga będzie skupiona na tym, co robimy, jak robimy, jaki będzie z tego efekt. Dzień dobry Państwu. Dziękuję Panie Dyrektorze. Swoją drogą ma Pan niezłe chody w Turynie i Detroit, załatwiając sobie takie wejście do fabryki. Gratuluję, ale to jest też oczywiście spuścizna tych wszystkich poprzednich zarządów, które tutaj funkcjonowały i pracowników, którzy przez tyle lat budowali tę fabrykę. Ja myślę, że mogę wyrazić tylko wielką radość. Czekaliśmy na tą decyzję. Myślę, że w tym gronie wielokrotnie mówiliśmy o tym, że dobrze byłoby, żeby ona już była i sami zadawaliśmy sobie pytanie, jakie samochody będą tutaj produkowane. Myślę, że ta radość, ona jest podzielana nie tylko przez pracowników naszych 13 spółek, to jest ponad 6 tysięcy ludzi, w całej Polsce, ale myślę, że to jest też radość podzielana przez miliony Polaków, bo chyba trudno sobie wyobrazić markę, brand, który bardziej byłby dla Polaków emocjonalnie istotny. Właściwie w każdej z naszych rodzin, każdy ma jakąś historię związaną właśnie czy z Fiatem 125, zwłaszcza 126, bo to był taki skok technologiczny dla naszych rodzin. I to, że akurat ta decyzja jest teraz podjęta, kończymy w tym roku obchody stulecia obecności Fiata w Polsce i zawsze była to obecność właśnie nie tylko producenta, ale firmy, która chciała być autentycznie częścią naszej gospodarki, naszej historii. I myślę, że tak samo właśnie teraz będzie, że to będzie ogromne wyzwanie. Będzie ogromne wyzwanie technologiczne, organizacyjne, ale tak jak powiedział pan dyrektor Gębka, wielokrotnie tutaj zarząd, kierownictwo, pracownicy udowodnili, że ich kreatywność, lojalność, oddanie temu, co dzieje się na terenie fabryki, było tak znaczące, że wyróżniało nas na tle też wielu innych fabryk w naszej grupie. Ja mam taką nadzieję, że to wyzwanie, jakim teraz są te decyzje inwestycyjne, że ono będzie znowu takim powodem do dumy i do pokazania, że naprawdę potrafimy.
Więc możemy tylko i wyłącznie cieszyć się z decyzji, a teraz przychodzi czas sprawdzania. Jestem jednak przekonana, że to będzie znowu egzamin zdany przez fabrykę na piątkę. Liczę na współpracę władz lokalnych, na współpracę władz centralnych. To jest naprawdę wielki skok w produkcji, która tutaj się odbyła w tej fabryce i mam taką nadzieję, że wszyscy będziemy mogli cieszyć się z tego sukcesu. Bądźmy razem i cieszmy się z tego, że w tym trudnym momencie mamy takie wspaniałe światło w tym tunelu, którym jest, są nadjeżdżające nasze nowe samochody. Dziękuję bardzo. To jest ogromna radość, że na to stulecie Fiata w Polsce możemy się cieszyć z tak ogromnej inwestycji, która zmieni nie tylko oblicze tego miasta, które już to miasto jest piękne i bardzo dobrze się rozwija, nie tylko naszego regionu, ale uważam, że będzie miała wpływ na naszą gospodarkę polską. Tym bardziej się cieszę, bo to też ma nasze 25 lat Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jesteśmy uznawani za najlepszą strefę w Polsce, w 5 kategoriach w Europie. Jesteśmy drudzy na świecie, tylko jednej strefie udało się wskoczyć na podium światowe. I cały czas powtarzam, że nie jesteśmy w stanie konkurować z Dubajem, który jest pierwszy ze względu na pieniądze, ale właśnie przez takich inwestorów jak grupa FCA to będziemy na najlepsi. Ja w to osobiście wierzę. Bardzo się cieszę, że przy moim udziale dzieje się coś, co będziemy, czy wszyscy będą wspominać no, jeszcze wiele, wiele lat. Jeszcze raz dziękuję serdecznie, gratuluję, jeśli chodzi o nas, strefa jest dla was. Będziemy pracować 24 godziny na 7 przy tym projekcie. Cokolwiek państwu będziecie potrzebować, my jesteśmy dla was. Dziękuję serdecznie. Szanowni państwo, tyle zostało powiedziane. Ja również ze swojej strony chciałem podziękować zarówno naszym władzom, teamowi lokalnemu, tutaj samorządom, przede wszystkim strefie ekonomicznej. Dla mnie jesteście najlepsi. Z racji tego, że proces, przez który żeśmy przechodzili wspólnie, złożenia wniosku, przygotowania do decyzji, naprawdę był ze wszech miar wspomagany przez zespół pana prezesa Michałka. Finansiści rzadko mówią o emocjach, ale dla mnie ten moment jest szczególnie istotny. Kończymy 100 lat obecności firmy w Polsce. Tak jak tutaj było powiedziane, czekamy na następne. Jesteśmy gotowi i życzę sobie i państwu, byśmy dalej mogli tą piękną podróż przebywać. Dziękuję bardzo. Ta decyzja inwestycyjna to będzie wielkie wyzwanie dla pracowników, dla managementu i musimy zacząć się powoli przyzwyczajać, że to nie jest już tylko Fiat, tylko będziemy mieli Jeepa, będziemy mieli Alfa Romeo, więc to są brandy, które myślę dla przyjaciół motoryzacji bardzo wiele znaczą i one oznaczają, że ta fabryka będzie musiała właśnie wejść na kolejny wyższy etap rozwoju i na pewno da sobie radę. Myślę, że mogę wyrazić to w imieniu całego zespołu. Jesteśmy zdeterminowani do tego, aby te produkty, które w 2022 roku zaczną wyjeżdżać z naszej fabryki, były powodem do radości i dumy nie tylko naszych pracowników i ich rodzin, ale również dla naszych klientów i dumy dla naszego regionu, stając się synonimem najwyższej jakości Made in Poland. Jest drugi dzień lutego 1920 roku. Fiat i firma Hermann Mayer zakładają w Warszawie spółkę akcyjną Polski Fiat. W 1922 roku Polski Fiat otwiera w Warszawie własny salon w hotelu europejskim.
Jest rok 2020. Fiat jest w Polsce od 100 lat. Wszystko przed nami.